Siemano, siemano, witam serdecznie na kolejnym odcinku na Palionowie. Dzisiaj będziemy budować nasz domek na Bikini Dolnym, ponieważ nie wiem, czy widzieliście poprzedni odcinek u Milki, ale przyszedł SpongeBob do nas i powiedział nam, że ej, zamieszkajcie na Bikini Dolnym, więc postanowiliśmy, że tak, zamieszkamy tam. You spin me right round, baby, right round. Łopa, gum gum style. Chcesz no? No to dawaj. You spin me right round, baby, right round. Ty, a mam taką rozkminę, czekaj, muszę to sprawdzić, że tak się da. Rozwalamy te narożniki. Wow! Jeszcze lepiej. O chłopie. Okej. Tylko to nie ma napędzenia niestety w ten sposób. Nie ma napędzenia. No ale da się, buja. Buja. O, przepraszam. Proszę mnie nie bić. Dobra, chodź, lecimy dzisiaj budować, ponieważ ja już wszystko przygotowałem tam do naszej budowli przecudownej. Serio? I tak, no. Musisz sobie odpalić na drugim ekranie nasz projekt, który mamy, prawda, wymyślony. Projekt. I dawaj, dobrze, lecimy, dobrze. Lecimy tam. Pokażę ci wyrównające miejsce też pięknie pod ten domek. Wydaje mi się, że będzie on się bardzo ładnie prezentował. No i koło tego prezentu, no myślę, że całkiem fajny będzie. Patrz, ile to jest miejsca teraz. Masz rację, jest bardzo, że miejsce jest. I przygotowałem, uwaga, przygotowałem w skrzynce czerwoną terakotę, w sensie czerwony beton, po to, by móc spodnieść ten spalony pasek. Jej, w końcu. Magia świąt. No trzeba to zmienić, dobrze. Bo to tak być nie może. Tam mamy wszystko przygotowane, więc możemy tak naprawdę, wiesz, ja nie chcę przedłużać, więc jeżeli masz już wenę, to możesz zacząć budować. Czekaj, bo ja właśnie szukam tego, czekaj, gdzie jest ten projekt? Jest ten wysłałeś mi go na Discordzie, dobrze, na mam Discord, go już, tak, dobrze, już mogę budować, ja nie mogę. Możesz budować, tak, dokładnie. Dokładnie, trzeba budować. Ogólnie widzowie, jaki jest projekt? Projekt jest taki bardzo w stylu, jakby to powiedzieć, z Bikini Dolnego, więc będziemy się trzymać tutaj, że tak powiem, stylistycznie tego, żeby to fajnie wyglądało. Będziemy mieszkać w takim jakby, nie wiem, zatopionym statku, jakby coś takiego, czy nie wiem, jak to nazwać nawet, jak to być, co to jest w ogóle? No nie wiem, jak bym to nazwała, szczerze powiedziawszy. Ja bym to widzom pokazał, ale nie mam jak tego pokazać, no więc... No wiem. Więc po prostu widzowie, albo wiem, jak wam pokażę, wam widzowie, wejdę po prostu na Discorda przez telefon i wam pokażę, jak to wygląda. Coś takiego będziemy chcieli zbudować, więc tak to będzie wyglądało, nie wiem totalnie, czy nam się to uda, czy nie. Ja sobie tutaj, że tak powiem, zostawiam telefon, tak żeby mieć... ja mam podgląd tutaj na monitorze, dobra, nieważne, dobra. Widzę, że tutaj zaznaczasz teren porządnie, dobrze. Tak. Zaznaczam teren tak, żeby było dobrze, w sensie, żebyśmy wiedzieli, jak. Myślisz, że to nam wystarczy? Tak, 21 na 18 wyszło. A, okej. Dobra, no to w takim razie zacznijmy może chcemy zacząć od tego koła? Właśnie nie wiem. Kurde, czyli to zaczynamy od tego drewna, Nie, to drewno będzie znacznie łatwiejsze na pewno, nie? I dobra. Czekaj, to drewno jest, czekaj. To ty mi mów, tu jak jest to... drewno gdzieś, aha, tak się zaczyna chyba. Czekaj, bo to jest, nie jest takie proste, widzowie. I to jest, nie wiem, ile na góry, szczerze powiedziawszy. Na pewno no to będzie tak pociągnięte. Zaznacz warstwa, ja to będę ciągnął do góry, dobra? To ciągnę do góry, no chyba a tak się zastanów. Dobra, to ja tu ciągnę. Na ile do góry, mniej więcej? No właśnie, nie wiem, nie mam pojęcia dlatego. Okej. Czekaj. Mi się wydaje, że to jest po całości tak długie, w równej linii. Mi się też tak wydaje. Tak, to jest dam do końca w równej linii, ale nie wiem po prostu, ile na wysokość będzie. Ale to będzie aż do samego końca, tak mówisz? Chyba tak, czekaj, no sprawdzę na ten projekt. Czekaj, bo ja kurde się gubię w tych oknach moich, które mam otwarte. No dobra. Tak, to będzie do końca na pewno. To drewno tam w prawo. Ty to nie wiem, czy nam nie braknie tego drewna. Na bank nam braknie. Za mało go zabrałem. No ale dobra, mam go jeszcze na hasie. Ja mam jakieś też na pewno, no. 10 do góry będzie chyba tego, ja tak myślę, że to będzie z 10. Aż 10? A uwzględniamy no, ten tutaj wysokie. na piasku. Czekaj, to liczę. Raz, dwa, trzy. Cztery, pięć. 4, 5, 6, 7, 8, 9, tak, 10 będzie do góry tego. W takim razie, no. Czyli aż tyle. No, to będzie bardzo wysokie. W ogóle mi się zepsuły bloki, nie widzę, co stawiam. O, dobra, naprawiły mi się. Dobra, no to w takim razie tak wysokie to musi być. O kurde, to będzie naprawdę bardzo duże. Będzie dużo, no. Ale dobrze, to słyniemy z dużych projektów. Tak, pięknie, właśnie o to chodzi. Dobra, tak jest dobrze. Dobra, no. Nie wiem, braknie mi zaraz tych desek, na bank. Szczerze, ja mam, wiesz, ja mam jeszcze 400 w ogóle ze sobą, więc... A, no dobra! Ja podebrałam sobie trochę. Dobra, tak dobra. No tak mi się wydawało, że ja go dużo ogarnęłam, a tu... Co dalej, pani budowlaniec? Właśnie nie wiem, bo wiesz co, tu jest też taki ten okrąg biało-czerwony, wiesz jaki? Biało-czerwony, no.
Ale tak myślę, ja mam bardzo nie dużo. Wiem, ogólnie, czy my, go nie, czy my tego nie robimy za bardzo wysunięte w tą stronę, wiesz o co chodzi? Co to znaczy? Czy to bardziej nie powinno być w głąb? Bo w głąb, patrz, tutaj jesteśmy już na krawędzi, a tu jest jeszcze góra, która nam to zasłania, nie? No, tu jest a tu mamy pełno miejsca do tyłu. No, chyba musimy to zniszczyć i to trochę przesadzić do tyłu. No musimy to zrobić, to będzie ładnie wyglądać. No dobra. Dobrze widzowie, mamy zrobione jakby zarys tego, tak to musi wyglądać. Mamy tu zrobione póki co ściany, teraz zajmiemy się kółkiem, czyli tu musimy mieć tak, 3. Prawda. Tu musi być jakoś wejście, tak jakby, dobra, czekajcie, zrobię tak, 3. Teraz to, dobra, o dokładnie, trzy, dokładnie, że to teraz czerwone musi być. 4, tak. 4 tu. I tu będzie już wejście gdzieś. I tu raz, dwa, 3. Raz, coś, coś, oła kurczę, no nie no, te zombiaki, to mnie jakiś szał, mnie zaraz strzeli mnie coś. Nie wytrzymam, dobra. Coś takiego to jest, no dokładnie, dokładnie, dokładnie. Tu i teraz tu z tej strony trzeba to przedłużyć, tak. Coś takiego, tak, tak, okej, okay. Zróbmy tu wejście jakieś takie. Tu i tu. I to jest w ten sposób fajnie zrobione, dobra. I my mamy 3, 2, coś, o właśnie. Kurde, no nie wytrzymam z tymi mobami. Nie wytrzymam z mobami, zaraz mnie szlak trafi. Cię uderzyłem, przepraszam. Jeszcze jakiś? Dobra, mam nadzieję, że to wszyscy. Dobra, i co tu teraz? Tu chyba czerwony jakoś musi zaraz być. Ej, to na pewno to coś mi tu nie gra z tym kołem. Ono jest jakieś takie za bardzo... Mówię ci, zaufaj mi. Tak? Dobra. Ufam. Jestem za niska. A, tam chcesz doskoczyć na górę? Dobra. Okej, okay, dzięki. No, jestem wyższy. Okej, okay, i teraz na sam... Tutaj teraz musi być jeszcze jedno białe. O właśnie, coś takiego, o tak, ale bez tego na dole. Chyba, albo to na dole? No ja nie wiem. Okej, okay, czyli tak to ma być, no dobra. Tak to ma być, no, no tak to wygląda, tak to powinno być, tak mi się wydaje, no. I tutaj wejście. Tak, sobie. możesz mieć rację, no tak, ale kurde, jakoś inaczej to wygląda u nas, a inaczej to, znaczy inaczej, wygląda to tak samo, ale odbiór jest tego zupełnie inny, ale może dlatego, że nie ma reszty jeszcze. A jak reszta będzie, to będzie git. To już ale masz totalnie rację, też się teraz na to patrzę, jest totalnie inny odbiór, no. No, ale może to... Wyglądać, no. A, bo oni tego nie mają grubszego na dwie kratki? Czego mają na dwie kratki? Oni to mają grubsze! Co to znaczy? No tu, o jeszcze jedno w tą. Aaaa! Dlatego nie mamy takiego odbioru tego okay, wszystkiego. Okej, okay, okej, dobra, rozumiem. No i tu teraz się wiele wyjaśni. Czyli tu też zrobiłem moje no za daleko to w sumie. Dobra, coś takiego. Tu biały. Mhm. Oho, coś takiego. Dobra, i teraz dobra. Git. I teraz powinien być odbiór taki, jak ma być. Góry znowu atakują. Co za śmietniki. No i teraz to wygląda tak jak tam, no. Dobra, to jest dobrze, no. Teraz jest git. Nie, dobra, chodź, idziemy spać, bo nie wytrzymam. I mamy nasze łóżka w tym, w naszej bazie. O, to możemy tam lecieć. Dobra, idziemy spać widzowie, bo w nocy to się nie da pracować. Dobrze, a więc mamy dzień, wracamy do budowy. Nie, fajnie to wygląda. Myślę, że to będzie całkiem fajny budynek tutaj. Tak, też tutaj. Mi się tak wydaje. Takie mezdanie jest tutaj. Mega klawo. Dobra, teraz musimy zrobić tutaj szyby. Albo nie, szyby na końcu będziemy nie, robić. Nie, no ja właśnie zrobię teraz szyby, bo to jest łatwe w miarę. Bo możesz szyby to obliczyć, teraz? Ile one są. No właśnie nie wiem, kurde, bo jest jeszcze ten taka jakby rurka, nie? No i właśnie tym bym się chyba zajął teraz. A to jest ciężkie będzie do zrobienia. To będzie ciężkie do zrobienia. Dobra, to może inaczej. Może zróbmy cięcie i po prostu, kurczę, nie wiem, czy dobra, to budować z widzami, radę, czy nie. Dobra, spróbujmy coś zrobić z widzami po prostu, a później posiedzimy nad tym, porozkminiamy jeszcze, bo to pewnie nam trochę zajmie. Dobra, jak to jest? Tak to jest? Ja szczerze mówiąc, no nawet nie wiem, ja musiałbym patrzeć ja na projekt oglądam, co chwilę. No właśnie oglądam cały czas, aaa, no nie, gościu, zgubiłam się już. Dobra, tak? Już nie wiem, czekaj, no właśnie tak, no chyba jakoś tak to powinno być. Okej. Ale to serio tu? Nie wiem. Potem no. Znowu jeden w tą stronę tutaj. Jak jestem prześwietlony, co tu się dzieje? Dlaczego mi się aparat tak krzaczy? Co tu się dzieje? Proszę mi się tak nie robić. Co? Teraz jest dobrze? Nie, tak. No nie wytrzymam. Dobrze widzowie, tak więc na dany moment tak właśnie prezentuje się nasz budynek tutaj nowy, w którym zamieszkamy. Bardzo fajny, mi się podoba. Fajne tutaj takie koło. Mamy flagę Polski. Polska górą. Widzowie, wchodzimy do środka i pokażę wam, jak to tu wygląda. Na dany moment w środku nie wygląda to ani jak to wygląda. Po prostu mamy takie coś i to jest wszystko, co tutaj mamy. Więc środek będziemy na pewno jakoś wykańczyć, no bo póki ale co to za bardzo nie wiemy. Andezyt to jest dobry pomysł. I co jest dobrym pomysłem? Andezyt, bo mi się podoba andezyt. Zobacz, jak on jest ładny. Może być, no. Myślisz, myślę, tak? Myślę, że git, no. No to w takim nie razie mam andezytu, niestety. Już masz. A,
Okej, okay, dobrze, no to w takim razie już wykańczamy. Dobrze, lecimy tutaj przez cały środek. O nie, źle postawiłem kilka bloków, no, ale dobra. Słuchaj, ja powiem tak, musimy mieć... wiem co musimy zrobić, pojedynek na pokoje, kto zrobi lepszy swój pokój. O kurde, no dobra. Taki plan, to będzie trzeba zrobić, więc może gdzieś tam przy okazji jakiegoś następnego odcinka się coś takiego zrobi. Będziemy musieli tutaj przygotować jakby pomieszczenie na dwa różne pokoje i zrobimy tu pojedynek. Na górze tak może, to... zrobimy na górze pokoje. No tak, tak, no można tak zrobić, można tak zrobić, no. Kurde. Co, to którą stronę wybierasz? Nie wiem, obojętnie mi to jest. Ja bym chciała prawą, czekaj, bo gdzie ty jesteś? No byłem przed, zobaczcie jak to wygląda, że. Tak, ja bym chciała mieć, chodź tutaj, czekaj. Ja chciałam mieć tutaj, po tej stronie pokój. Możesz mieć, okej, dobrze, to będę miał pokój. Dziękuję. Nie, ja chcę mieć po tam... Dobra, nie żartowałem. No. Dobrze, możesz mieć tam. Ja nawet chciałem po tej drugiej. To dobrze. Tak, bo ja mam świetny plan. Cieszę się, że masz świetny plan. No więc taka fajna, widzicie to, widzowie? Ja tam będę miał, tam łóżko będzie. To już wiem, będę miał takie fajne okno na świat. Coś pięknego, a ty będziesz miał Polska górą. Polska górą. Ale brakuje nam andezy... A nie, znaczy ja już nie mam jakby co, nie? Ja czekaj, jeszcze nie wiem. Ja mam 40. A to ci starczy, wiem, starczy. Ale jeszcze schody myślałam, że to zrobić. Schody, no też z andezy to by się przydało zrobić. No i tutaj no, te schody... 18 właśnie, właśnie, jak te schody zrobić, tak żebyśmy mieli... No bo ja chciałam zrobić takie mocne schody. Popatrz, czekaj. Jaka cisza nastała przy stawianiu schodów. No bo wiesz, jakie jest trudne stawianie schodów? Dobra, no patrz, no wchodzimy tu. Okej, okay, wchodzimy, to będzie potrójne, no i że tak tutaj wchodzisz. Dobra, no i zaznaczmy pokoje. Twój będzie tu. Patrz, czekaj, właśnie, no właśnie coś takiego chciałam zrobić, że coś takiego, no nie, że będzie ściana. Dzięki. Aha, no po prostu tu będzie ściana. No, no nie. Do końca tam. Aha. I tutaj na przykład zrobimy też jakiś fajny kącik, taki miły, wiesz, jakieś. Aha, i tu mamy pokoje tak na pół. Tak, no to, czy tak myślałam, nie? Czekaj, no to trzeba tak zrobić. Już miała troszkę większy. No dobra. Okay. Postaw tu ścianę. Dobra, stawiam ścianę. Musisz przygarnąć te trzy okna w takim razie pod siebie. Dobrze, przygarniam okno. Ale ja muszę jedną rzecz sprawdzić, bo ja tutaj mam plan. O, idealnie. To nie, to musimy zrobić inaczej. Czekaj, muszę zrobić tak. Jak to jest tu, to ja muszę zahaczyć o tyle. No dobra, czyli aż tak dużo będziesz, dobra, no to z racji tego, że masz ten, to będziesz miał rogowy pokój, że tak, tak powiem. Tak, rogowy pokój. No dobra, kurczę, dobra, ile dobra, osób wchodzi i wychodzi na ten serwer. Padło był, nawet nie wiem kiedy. Dobra, coś takiego potrzebuję, no, to jest to. Bo ja tutaj deski? Zrobię sobie, no nie mam właśnie, nie mam desek. To masz, bo ja mam dużo. Proszę. Dobra, dzięki. Dobra, i musimy ustalić jakieś wejście do domu w jakimś w porządku miejscu. Dobra, coś takiego. Do pokojów, no. Ej, fajny, mega mi się podoba w ogóle to. My zamieszkamy na Bikini Dolnym. Fajną chatę mamy. Podoba mi się. Dobra, ja wejście chcę mieć tu. Ja no, to ja jest idealne. Nie, no, to jest tak idealne. To jest tak idealne. Tak idealne, patrz, widzisz to? Ja mam tu jedno okno takie, będę musiał sobie tutaj zrobić to. Wiem co zrobię, patrz. Ej, ale możesz po tej stronie zrobić okna, bo tutaj, o przepraszam, nic nie ma. No to coś porobię, ale patrz, ja robię tak, tu, i robię sobie piętro w domku i tam będę mógł sobie wyłazić. Tak, też chcę mieć antresolę u siebie, to jest mega dobry pomysł. Nie zgapiaj. Nie zgapiam, ja to już wymyśliłam sobie wcześniej. Nie, zgapiasz. Tak, wymyśliłam wcześniej. No, dobra. Dobra, mamy do połowy schody, nie zabij się, będziesz pewnie w ogóle. Dobra. O, coś takiego, widzowie. O, jest tu i idealnie. Znaczy po prostu jestem podekscytowany. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, brakło mi jednego. No to trudno, trzeba dorobić punkt, coś takiego. Tu wychodzę na górę. I tu mam, jakie piękne okno na wszechświat, no po prostu coś pięknego. No piękne, naprawdę. Ale patrz, tu mam jeszcze lepsze, to będę miał jeszcze lepsze, tylko tam muszę się jakoś dostać, a nie mam na razie jakoś jak. Jakoś to ogarniesz. Ale tam będzie jeszcze tutaj piękniejsze. Tutaj możesz zrobić stąd jakieś wejście tam do góry, nie wiem. No ja myślę, że tu jakieś schody zrobię, albo takie skręcone. Albo drabinką, no bo tu już mam schody. Zobaczę, coś wykminię. Nie no, podoba mi się mega, podoba mi się mega. Mi też się podoba i super to zrobiliśmy, serio. Mega, piątka. Piątka. Ała, no co to za mocna piątka? Ja mam po prostu, tak, ja mam po prostu taką potężną siłę w rękach, że jak ja przybijam piątki, to wióry lecą.
Nie no, pięknie to wygląda, mi się mega podoba. Dobrze widzowie, no więc co, mamy zbudowany nasz budynek, mi się mega podoba, wydaje mi się, że nasz dom na Bikini Dolnym, no, zasługuje na, że tak powiem, pochwałę. No i tyle, dziękujemy bardzo za oglądanie, widzimy się na kolejnym materiale, trzymajcie się, pozdro. Cześć.